masz, Lucuś? Jaka pozycja spania, śpiąca, podwieczorna drzemka? O, jak mu dobrze, ogonkiem macha. Moi drodzy, ja dzisiaj do Was z holem zakupowym. Dzisiaj mamy dwa sklepy, Kaufland i Biedronka. Zaczynam od Kauflandu. Co ja tu zakupiłam? Czekolada w proszku do picia. Ja sobie ją zabiorę do pracy. Tu chyba jest 10 sztuk, także na troszkę wystarczy. Moje ulubione paluszki, tutaj ekstra cienkie i normalne. Ketchup, Tortex, łagodny, duża ilość, ponieważ moja rodzina bardzo go lubi. Śmietan Fixy 3 zakupiłam, mojej ulubionej firmy. Jeszcze tutaj sobie zakupiłam takie serduszka, to jest do wycięcia. Na pewno wykorzystam je w moim filmie kulinarnym, także już do Was do niego zapraszam. Mam na nie bardzo fajny pomysł. Jeżeli chodzi o dalsze zakupy, to kupiłam sobie taki miks kandyzowane owoce. Planuję upiec keks, także na pewno mi się przyda. Dla córki fantazja. Widzę, że tu jakaś edycja limitowana, czekoladowa. Także zobaczymy. Margaryna Kasia, też wiecie doskonale, często używam w filmach. Bardzo lubię Kasię używać, nie jest twarda, także dobrze się z nią pracuje. Nutella bardzo często też kupuję, niekoniecznie tylko do smarowania chleba. Ja używam jej też do smarowania naleśników i pancake'ów. Wędlinka tutaj do chlebka, śmietana łaciata, to najczęściej do zup wykorzystuję. Makaron pięciojajeczny z Lubelli, do rosołku 4 sztuki. Coca-Cola, to znaczy w sumie Pepsi, mała ilość, teraz troszeczkę zdrożała ta Coca-Cola i Pepsi, także nie przesadzamy. No i z takich niespożywczych rzeczy to jeszcze tytan do WC, bardzo dobry, używam od lat, niezawodny. Za te zakupy zapłaciłam około 130 zł, także to są zakupy Kaufland. Teraz jeżeli chodzi o zakupy biedronkowe, wędlinka, tu jakiś schab wędzony na wiśniowo, z krainy wędlin, jedna szynka gotowana, parówki z szynki, to dla córki, bardzo lubi, pieprz czarny, tu mam dwa mielone czarne standardowe, jeden pieprz cytrynowy, na pewno również go wykorzystam do jakiegoś dania. Też skupiłam się w Biedronce bardziej na owoce i warzywa, widzicie, jabłka, jedna cytrynka, mamy tutaj również pomidorki malinowe, no teraz bardzo drogie, także nie za duża ilość, banany i nasze ulubione słodkości, czyli cukierki, tutaj jest Milky Way i damle tofikowe, bardzo dobre. Jeśli chodzi o mleko, ja tutaj mam jedno opakowanie, ale zakupiłam aż 24 sztuki. Teraz jest promocja w Biedronce, bodajże do 31 stycznia. 1 litr kosztuje 1,69 zł przy zakupie 10 litrów, także naprawdę się opłaca. A w mojej rodzinie tego mleka naprawdę idzie bardzo dużo. Dwa chlebki. Jeżeli chodzi o ilość, jeżeli chodzi o cenę, to zapłaciłam około 100 zł za te zakupy. Zakupy z Biedronki i z Kauflandu już są porozpakowywane, już za nami. Teraz zabiorę się za przygotowywanie filmiku kulinarnego. Nagram ślimaczki na cieście francuskim. Pokażę Wam, jak to teraz wygląda z tej strony technicznej, czyli jak to nagrywamy. Także no, już zabieram się za przygotowywanie. Jak dziś pamiętam, jak było z tym pierwszym naszym vlogiem kulinarnym. Szczerze powiem, byłam bardzo zestresowana, no ale nic. Wyciągamy nasze rzeczy, które są potrzebne do przygotowania dzisiejszego filmu.
Tak jak mówiłam, pewno będą to ślimaczki francuskie, więc i ciasto mi potrzebne. Co ja jeszcze potrzebuję? Jakąś szynkę. Szynkę, ser żółty, pesto. Gdzie ja mam pesto? Jest i pesto. Ale w sumie chyba tylko tyle składników potrzeba do naszego filmu. No ale wracając do tematu. Stres ogromny, ale tak jak mówię, przezwyciężyłam, także działamy dalej. Standardowo jak nagrywanie filmu, to wszyscy głodni w domu. Prawda, Adusiu? No. Czy posmarować ci masełkiem chlebek? Ale to będzie dla taty. Aha, dla taty, rozumiem. No i tak widzicie, tak to jest. Przerwa techniczna. Koniec gotowania. Proszę, Celina. No, zabieraj. No. Ale na talerzu dla mnie. Dobrze. Wracając do naszego filmu kulinarnego, to pesto może przełożę sobie do miseczki. Okej. Okay. Gotowe? Co znowu, Turuniu? Mój serek. Serek gotowy, proszę bardzo. Jutro idziesz do przedszkola, prawda? Czy ty jesteś przygotowana? Aha. Aha. Chlebek też chcesz? Nie, nie. Nie. Okej. To talerz i ser. Talerze opadają. Proszę, talerzyk. Proszę. Czy już wszystko? Do widzenia. Do widzenia, pani. Okej. Te dzisiejsze ślimaczki to ja Wam pokażę na tym filmie, na tym vlogowym. W sumie to jest tak proste, że myślę, że nie będzie wymagało jakiegoś dodatkowego filmiku kulinarnego. Więc tak, co my tu mamy? Mamy ciasto francuskie. Ja sobie tutaj wysmaruję to ciasto pesto. O, tak wygląda. O, jakieś pomidorowo, paprykowe. Wysmaruję sobie to ciasto, tym pesto, dosyć obficie. W sumie ciekawa jestem, czy Wy też to pieczecie, czy używacie w ogóle ciasta francuskiego. Ja bardzo często teraz tutaj przygotuję w sumie te ślimaczki na kolację. Zjemy sobie. Jak zostanie, to wezmę do pracy. Odgrzewane też jest dobre. O, już jest prawie gotowe. No to jeszcze rozłożymy serek żółty, plasterek, aby było łatwo. Sporo tego sera, jednak to jest duży kawałek tego ciasta francuskiego. A na ten ser wyłożę szynkę. Nie ma znaczenia jaka. Może być gotowana, może być jakaś podwędzana. Parmeńska, może ktoś lubi. Parmeńska chyba jest jakaś taka bardziej słona. Co tam, córeczko? Chciałaś coś w tygodniu? Chciałaś nam pomóc. Ja tu piekę te ślimaczki, które nie wiesz? Mama, ja mogę też pomóc? Możesz. Nasze ślimaczki już prawie gotowe, sobie zaraz tutaj zroluję. Ale w międzyczasie tam nagrzewam jeszcze piekarnik. 200 stopni na 25 minut. O, zobacz, jaka fajna rolka wychodzi, zobaczcie. Taka dosyć grupa. Gruba. Adusia mi pomoże. Tu słoneczek sobie pokroimy. A, takie paseczki. Ciach. 2-3 cm. Ciach. 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 No, dosyć sporo ciach. Ich wychodzi z takiej ciach. Ilości. Ciach. Ja ciach. Jeszcze je podaję z sosem pomidorowym. Ciach. Dobre są, naprawdę smaczne. Możemy je ułożyć na dwa sposoby. Ja tutaj układam je akurat w formie ślimaczku, ale można je też kłaść w ten sposób i też będzie ok.
Kiedy mama już przestanie. No chodź sobie, będziesz smarować. Już? Tak, jajeczkiem, dobrze? Okej. Okay. Zejdź teraz. Przestawimy taborecik. Chodź, Adusiu. Jajeczko. Rozbijamy. Poczekaj, poczekaj. Najpierw widelce. Najpierw widelce, żeby się nie rozbiło. Dobrze? Okay. Mama, już mamy to rozmieszane i Adusia teraz smaruje. Ja Ci pokażę jedno, dobrze? Maczasz w jajeczku i smarujesz tutaj od góry, dobrze? Aha. Proszę. No, smaruj. A ja dołożę jeszcze te resztę ślimaczku. I już ostatni. No, Adusia, to będzie chyba jakąś kuchareczką. Bardzo dobrze Ci to idzie, Coruniu. Kochani, piszcie w komentarzach, czy robicie z ciasta francuskiego jakieś tam przystawki, jakieś propozycje na kolację. Fajnie będzie poczytać, zobaczyć, czy w ogóle są jeszcze jakieś inne możliwości. No, już, Coruniu, bo będziemy wkładać. Ja jeszcze sobie dogrzeję piekarnik. Okej. Okay. No, już? Jeszcze u góry. No to szybciutko. Bo już głodna jestem. Głodna i byś to zjało? Bo zjadłabym już. Już bym zjadła. Zjadłaś mnie? Tak. Ale jeszcze są niegotowe. No to szybciutko. No, już? Spokojnie. Już. Już, tak? Dobra, nasze ślimaczki lądują do piekarnika. Adusiu, co to jest? Pizza. Pizza. Moi drodzy, to jest luksusowy sposób na przemycenie jajka dziecku. To jest jajecznica z plasterkiem szynki, kawałeczkiem pomidorka, serkiem żółtym. No, ale pizza może być. Proszę. Polej sobie troszeczkę ketchupu, ale tylko troszeczkę. No, powoli. Hop, hop, hop. I Adusia zjada swoją pizzę jajeczną. Proszę. Dziękuję. I tak wygląda nasza dzisiejsza kolacja. Przepięknie pachną. Samo wykonanie to dosłownie 5 minut, 20 minut pieczenia. I w sumie w 30 minut mamy przepyszną kolację. Dzisiaj to już kończymy ten vlog, tego vloga. Spotkamy się już niebawem, a ja już teraz zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i pozdrawiam serdecznie.